Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz. 151 odcinek podcastu Padlock. No i dzisiaj, dzisiaj postanowiłem omówić dla Was gry, które oczywiście grałem. No, skończyłem, można powiedzieć, jedną z nich. A mianowicie Assassin's Creed Odyssey na PlayStation 4 Pro, który, który skończyłem. I i Sea of Thieves na, na Xbox One w, w usłudze tak naprawdę, ograłem ją w usłudze Game Pass no oczywiście to są dosyć już można powiedzieć tytuły, które ukazały się jakiś czas temu, tak właśnie było zwlekane z tym, już dawno miały one być omówione no co je łączy, bo staram się, staram się oczywiście dobierać gry tak mniej więcej, żeby pasowały, jakby odcinek zrobić mniej więcej tak gatunkowo, no, co, co można powiedzieć, co je łączy tutaj no to chyba woda, takie klimaty właśnie może właśnie z pływaniem y, i tak dalej, chociaż w Assassin's Creed Odyssey może nie ma tego aż tak dużo ale, ale zawsze to był czynnik taki, no na pewno bardziej tutaj by pasował Black Flag y, ale Black Flag już żeśmy omawiali, także także tutaj Sea of Thieves i Assassin's Creed y, Odyssey y, to zacznę chyba sobie od Sea of Thieves. Gra ukazała się ekskluzywnie, można powiedzieć, na konsole Xbox One, jak również na pc No, ale można powiedzieć, że to jest jakby taki, taki, można powiedzieć, ekskluzyw. Microsoft Xbox nie ma jakby za dużo tych ekskluzywów w swojej ofercie ostatnio. No, to Sea of Thieves było takim dosyć, dosyć takim powiewem świeżości. No, no gra już, tak jak mówiłem, ukazała się jakiś czas temu, bo dokładnie to był. 20 marca 2018 roku, tak? No i tutaj oczywiście legendarne studio Rare, czyli wiadomo, wcześniej kojarzone z Nintendo. Naprawdę, w tamtych czasach, latach powiedzmy 90. czy 2000, no to było naprawdę studio takiego jedno po prostu czołówka światowa. No wiadomo, Donkey Kong, Banjo Kazooie, ten y, Conker, tak y, Killer Instinct, no naprawdę tego tego y, później tak właśnie y, to studio wydaje mi się, że zatraciło swoją taką tożsamość jak właśnie przeszło do, do, do Microsoftu, zostało wykupione przez Microsoft y, stworzyło później od razu po przejściu to też tak od razu było widać jakby obniżenie lotów czyli zrobili jakiś Kinect Sports właśnie na pierwszego Xboxa na Kinecta Później, później zrobili Wivinata, jeszcze wcześniej na 360. No to już nie były takie tytuły, to co kiedyś się po prostu tworzyli. Jeszcze jak byli właśnie po, pod, pod Nintendo. No i tutaj wydawało się, że po tych zapowiedziach Sea of Thieves naprawdę, no, setting, pirackie klimaty. Pływanie statkami, walki na morzu, jakaś przygoda, taka, właśnie styl, taki nie do końca można powiedzieć poważny, taka kreskówkowa, na tych pierwszych materiałach grafika, znaczy kreskówkowa, no taka stylizowana, no coś można było mieć podejrzenia, takie właśnie do, do klimatami, do właśnie do Monkey Island. No i szkoda, że nie poszli w stronę jakby, właśnie jakiejś singlowej przygody też. No, wiadomo, że. Mógłby być multiplayer i tak dalej, no ale tutaj, no, dostaliśmy, no, tak naprawdę MMO, tak. Tak naprawdę, no, to niby to było reklamowane jako widok, jeżeli chodzi, wybieramy sobie pirata. Tak naprawdę nie ma żadnych narzuconych postaci. To wszystko jest takie troszeczkę, jakby bez żadnej historii, no, po prostu jesteśmy rzuceni na naprawdę sporą mapę, bo mapa wygląda jak naprawdę bardzo duże jakby morze z różnymi, z różnymi mniejszymi lub większymi wyspami, tak? No ale, no ale tak naprawdę nie ma takiego czynnika, tylko po prostu zostajemy wrzuceni na, na, na statek, no to zaraz do tego przejdę i naprawdę no róbcie co chcecie tak naprawdę. Nie, nie ma takiego, no są takie kontrakty tak zwane, że szukanie jakby skarb, skarbu czy jakieś odkrycie, jakieś tam tajemnicy, jakieś niby takie Dostajemy takie szczątkowe informacje, żeby bierzemy sobie po prostu niby tego Questa, tam z tawerny, czy od jakiegoś. Jest taka jedna główna wyspa, jakby taka baza, powiedzmy. No i bierzemy ten kontrakt, powiedzmy, to zlecenie. No i mamy takie niby. Musimy nawet chyba po kształcie wyspy sobie sami wywnioskować. Nawet czasami nie mamy podanej, jak ta nazwa, jak ta, jak ta wyspa się nazywa, tylko po kształcie narysowanym, właśnie na tej, na tej mapie mamy. Jakby zarys tej, obrys tej wyspy, kształt i, i po prostu zaznaczone, gdzie ewentualnie jest skarb, tak? No i po prostu musimy przeglądać sobie mapę i, i sami wywnioskować, że to chodzi właśnie o tą wyspę. No i po prostu tam dopłynąć. Także no, no tutaj właśnie największy zarzut jest do tego, bo ja zaraz przejdę właśnie do, do, jakby do mechaniki, ale to, to że, że po prostu to jest takie MMO, gdzie gramy, tak naprawdę mamy wybór, na przykład mała łajba, gdzie pływamy, tak naprawdę możemy pływać sami. Później jest taka troszeczkę większa, czyli we dwójkę, no i największy taki powiedzmy galeon no to w czwórkę, tak. No i tak naprawdę no wcielamy się w jakiegoś pirata, korsarza. No, i po prostu szukamy, walczymy z jakimiś szkieletorami, z jakimiś takimi szukamy skrzyń, skarbów. Jak już dopłyniemy na tą wyspę, jak już ją znajdziemy, no to tam już odbywa się jakaś tam po prostu eksploracja tej wyspy. Mamy szpadel. To menu też jest takie trochę, wszystkie to tak, te, te sterowanie też trochę jest wybieranie tych przedmiotów, bo tutaj łopata, tutaj walka też bronią białą, tą szablą, jak nas otoczą, to tak naprawdę za bardzo nie mamy szans. To wszystko jest takie troszeczkę toporne. Yy, broń palna też za chwilę zaczyna brakować kul. Wszystko tak naprawdę ręcznie trzeba zrobić. Yy, wszystko jest takie yy, jakby. No nie wiem, jak to, jak to powiedzieć, niby to jest sandbox i tak dalej, ale naprawdę wszystkie te zadania, wszystkie takie nawet pływanie tym statkiem, no załóżmy, wypływamy tym najmniejszym samemu, tak? No to chodzi o to, żeby tak, roz... trzeba, żeby w ogóle ruszyć, no to wiadomo. Wszystko jest takie, można powiedzieć, że jakby realistyczne, tak, że rozwinąć. Rozwinąć żagiel, następnie, następnie po prostu kołem ster, sterować tym statkiem, tak, pod wiatr, jak, jak płynąć. Później, jak chcemy na przykład, mapę mamy jakby pod spodem, pod pokładem, żeby coś tam spojrzeć. No to musimy na przykład jakby żagiel zwinąć, zarzucić kotwicę, żeby się nie, nie dryfować gdzieś, zarzucić kotwicę, zejść pod pokład, spojrzeć na mapę. Czy dobrze płyniemy, na przykład wejść na bocianie gniazdo, zobaczyć z, lu, z wysoka, właśnie lunetą, jakiś punkt konkretny, no to jest naprawdę fajne, ale pod warunkiem, że też że jak gramy we dwójkę albo w czwórkę, tak? Bo, bo wtedy to nabiera większego sensu. No ja tam kilka razy grałem z jakimiś randomami, dwa razy chyba grałem ze znajomym, no to wtedy komunikacja przez headset i tak dalej, to naprawdę wtedy gra nabiera jakby. I wtedy właśnie gra zyskuje, no to naprawdę jak tak po prostu samemu to ja bym dał tej grze, nie wiem, powiedzmy 5 na 10, ale granie już we dwójkę i rozmawianie przez hece, to wtedy ta gra rośnie, zaczynają się dziać fajne różne przypadkowe rzeczy i wtedy naprawdę spokojnie 8 na 10 można tytułowi dać, bo na przykład zostajemy trafieni... My płyniemy sobie na przykład, jak ja pływałem tam właśnie czterosobowym tym galeonem, no to, no to, właśnie to było fajne, że jeden, jedna osoba jest za sterem, druga osoba jest na mapie pod pokładem i mówi, gdzie płyniemy, to wtedy już nie trzeba, trzecia osoba na przykład obsługuje armaty, tak, bo trzeba wziąć kulę, tak, z prochem, załadować do armaty i na przykład wroga ekipa, czy nawet jak mamy jakieś zadania, takie, takie troszeczkę większe powiedzmy, że podpływamy już do celu pod konkretną wyspę, a się okazuje, że ona jest broniona przez na przykład jakieś tam szkielety czy innych piratów, no to wtedy znajdują i mają też jakieś moździerze, jakieś takie rzeczy, no to trzeba po prostu wtedy no, ostrzelać tą wyspę, tak? No to wtedy fajnie, że jedna osoba steruje, komunikujemy się przez headset. Y też dostajemy, my jak dostaniemy kulą armatnią w nasz, w nasz okręt, no w nasz statek, no to po prostu się robią dziury, musimy wziąć deski, i bo woda się wlewa do środka, za, za, zabijamy te dziury i też jest fajna mechanika, bo na przykład woda się wlewa, musimy zlokalizować przede wszystkim tą dziurę, zabić ją szybko deskami. I, i po prostu A druga osoba na przykład wylewa tą zebraną wodę wiadrem na zewnątrz, tak, żeby statek nie nabierał ciężaru i nie zaczął tonąć, tak. Bo wtedy po prostu jest jakby od nowa się zaczyna grę w porcie, i trzeba znowu kawał drogi płynąć do, do tego. Też jest fajnie, że podpływamy pod wyspę na przykład i dwie osoby zostają na przykład na statku, jedna strzela z armaty, a, na, a, a, a kolejne dwie na przykład wyskakują za burtę i płyną po prostu walczyć jakby bronią białą, czy strzelać już z bliska tam do przeciwników. Też na przykład miałem taką sytuację, że graliśmy w czwórkę, już żeśmy zadanie zrobili, ja jakoś gdzieś tam jeszcze coś tam szukałem, jakieś dodatkowych rzeczy, tam zwiedzałem tą wyspę i oni po prostu... Niby tam, niby mnie wołali i tak dalej, ale było już komunikat, że odpływamy do kolejnego zadania i ja po prostu jakby nie zdążyłem na ten statek, tak, no to też było fajne, że zacząłem wpłynąć w pław, oni tam widzę, widzę na horyzoncie, że się zatrzymali, podpłynęli po mnie, ja tam wszedłem na pokład, wszyscy takie właśnie fajne są jeszcze ikonki. Takiej aktywności można wybrać, że gramy sobie jakieś muzyczki takie pirackie. Jeden gra na harmonii, drugi na jakiejś tam innej gitarce. No to było takie fajne, że na no, przykład, no i to właśnie ta gra żyje, takimi, ta, ta gra stoi, takimi właśnie jakby momentami, gdzie sami gracze, właśnie online sobie tworzą jakby historię, tak, że czy gdzieś tam jak na przykład. Jak już nam na przykład zatopili statek, to wtedy pojawia się taka, taka opcja. Jesteśmy w, no, oczywiście w, na środku oceanu, głęboko i tak dalej. No, co prawda, można tam zanurkować i tak dalej, ale pojawiają się takie syreny, które, które po prostu nas przenoszą wtedy do. Do tej głównej siedziby i zaczynamy, jakby od nowa, tak. Także, no, no to jest na pewno fajne, że, że, że to, to, to kierowanie, to, to, to samo pływanie, to jest takie, bo ba, rela, można powiedzieć, że czasami relaksacyjne, bo takie. Jeżeli nawet, czy nawet, no bo samemu to jest troszeczkę ciężko ogarnąć ten statek, bo albo sterujemy, albo musimy spojrzeć na mapę, to jest naprawdę mamy pełne ręce roboty. Tu musimy coś zrobić, tu gdzieś yy, nawigować, tu się zaczyna sztorm na przykład, zaczyna, zaczyna być już niebezpiecznie, bo nam przewróci tą łajbę, bo ta pojedyncza łajba jest malutka, yy, wlewa się woda, to jest naprawdę ciężko ogarnąć. Kotwicę podnieść, kotwicę zrzucić. Ale jeżeli już gramy we dwójkę a, albo w czwórkę i jeszcze gadamy sobie na headsecie, to na pewno na pewno jest, jest to yy, fajne. Yy, tak, mówię, no i to takie przeróżne takie dodatkowe aktywności, czyli gramy sobie na instrumentach, jakieś na przykład jak już dopływamy do tej, do tej wyspy tej naszej, gdzieś tam idziemy sobie do, 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 do karczmy, na przykład pijemy grog. I tak, możemy tam, tam, jesteśmy, jak wypijemy za dużo, no to takie, takie to nic tam nie wpływa na rozgrywkę, ale po prostu gdzieś tam ktoś tam stoi za barem, jakaś tam, no trochę jest to wszystko takie ograniczone, nie ma tego za dużo, jest jakiś tam na tej wyspie to jest jakiś sklepik, jakaś właśnie ten, ta jedna karczma, jakiś tam ktoś kto zleca questy jakaś tam z, sklep z bronią, sklep z, z przedmiotami, z ubraniami no, ale tego tak naprawdę, no, no, bardzo szkoda, że nie ma jakiejś historii, już nawet wspominając tam kaczenki czy coś, ale, ale jakiejś takiej fabuły, jakichś takich questów, no, żeby wy, wyruszamy na wyprawę, nawet byłoby to w formie, właśnie, takiego MMO jak Destiny, czy coś takiego. No, no, trochę szkoda, że nie ma tej singlowej takiej. Mogli to jakoś połączyć, z gru, zrobić taką grę w stylu Division, czy, czy właśnie Destiny, czy, czy jak Game as Service, tak. A tutaj po prostu jest takie MMO, i tak naprawdę. No, trochę to jest takie nudnawe na dłuższą metę. No, fajnie to wygląda, fajnie się pływa. Ta grafika jest taka w, kresku, w kreskówkowym stylu, ale, ale po prostu jest, jest no, 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 rewelacyjnie, na przykład, jest zrobiona woda. No to tak mówiłem, że ten odcinek, no to ta woda będzie łączyć, bo tak samo jak i w Assassin's Creedach. Już począwszy od Black Flag właśnie Ubisoft dopanował bardzo moim zdaniem do perfekcji robienie wody. Czy nawet w Watch Dogsach to już mieliśmy, szczególnie w dwójce, woda była rewelacyjnie zrobiona. Czy właśnie Assassin's Creed, Black Flag, później Origins, teraz Odyssey, woda jest rewelacyjna moim zdaniem. I tutaj w Sea of Thieves ta woda jest inna, bo ona jest taka bardziej kreskówkowa, w stylu takim grafika powiedzmy w stylu Zeldy, Wind Waker. Yy, czy, czy, czy coś takiego, takie klimaty bardziej, ale, ale mimo wszystko naprawdę woda jest rewelacyjna, szczególnie ta sam wygląd wody, ta spienianie się i tak dalej, ale, ale jeszcze te, te cała fizyka, jak, jak te fale, po prostu jak sztorm, jak, jak to naturalnie wszystko jak fajnie buja tą łajbą. Po prostu no, tak te, ta woda jak się fajnie przelewa, no i ta grafika po prostu też ona wiadomo że zyskuje bardziej na jak jeżeli mamy Xboxa One X ja co prawda grałem na SC to na SC po prostu no troszeczkę bije po oczach ta wiadomo niższa rozdzielczość bo to jest tylko tylko Full HD ale ale naprawdę jest zmienna pora poradnia i nocy Yy, takie właśnie jak przechodzę, wschód słońca, po prostu sobie tak fajnie wolno płyniemy: wschód słońca czy zachód słońca, noc, gwiazdy, jakieś spadające komety, do tego dochodzą te fale. Czy na przykład później zaczyna się sztorm, padający deszcz, czy wpływamy, są takie różne wyspa, jakaś wyspa czaszki, zaczynają się jakieś takie, takie dymy robić. Jakieś takie na, na, na niebie, właśnie, UNY, światła, to naprawdę ro, robi wrażenie, I, ale szczególnie to takie płynięcie sobie o wschodzie słońca, gdzie, gdzie dosyć na przykład taką, dosyć taką szybką prędkością i te fale tak po prostu fajnie się rozbryzgują, to, to naprawdę ro, robi wrażenie. No, cała, cała, cała gra jest jakby z widoku FPP. Że nie widzimy naszej postaci, ale, ale naprawdę to samo to oglądanie tego świata, pływanie między tymi wyspami, to naprawdę robi wrażenie. Ale jak już zejdziemy na ląd, to tak jest, no dosyć średnia no to tak powiedziałbym, że że mogłoby się, ba... no tam wiadomo, drzewka, palmy, skały, jakieś tam czasami mostki, troszeczkę jakieś tam, jakieś takie zabudowania, ale no ale to nie robi jakieś takie super wrażenia. Bardziej mówię, ta woda i to pływanie. No, 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 no i taki. Najbardziej bym się przyczepił do, 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 do tego sterowania, że czasami jest ta walka, to wszystko, zanim coś wybierzemy, tak trochę to przypisanie tych, 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 tych czynności na tym padzie. To może myszką by się lepiej grało na pececie, no bo tak trochę te kółeczka, takie wybieranie szabla, broń, za bardzo nie wiadomo czym, czym bronimy, czym uderzamy, czym blokujemy. No można się tego nauczyć, tu jakieś jedzenie jakichś bananów, ładowanie tych kul za chwilę czegoś, za, za chwilę czegoś brakuje, no także, także mówię, no ta takie no, gra jest taka trochę sprze sprzecznych takich emocji nam dostarcza, że raz jesteśmy zachwyceni tym takim tą taką wolnością, tym takim pływaniem, a drugi raz po prostu jest y, no, tak trochę średniawo, y, Gra cały czas jest jakby wspierana przez rery, przez dostajemy takie blogi, wideoblogi od deweloperów, że tam opowiadają jakie tam update'y i różne rzeczy i takie, takie kwestie, no że cały czas jest coś poprawiane, no wiadomo tak gra żyje dzięki jakby usudze ona jest też yy, yy, ono jest jakby jak to powiedzieć, no w usłudze Game Pass jakby zyskała taką, taką powiedzmy popularność, bo tak normalnie to to raczej, raczej, raczej by było tak średnio. No. Też dostała gra pełną jakichś update'ów, czyli było The Hungering Deep w maju tamtego roku, później było Cures the Sales, Forsaken Shores, Festival of the Damned, Shrouded spoils*, Anniversary Update. Także, no, gra dostaje jakby różne takie jakby dodatkowe dodatkowe na przykład jakaś tam miejscówka czy dodatkowe są jeszcze inne zapowiedziane zapowiedziane te jakby jak to się mówi update'y na 2019 rok cały czas także także dostajemy jakieś tam dodatkowe aktywności czy czy czy, czy Jakaś taka na wyspa, na przykład yy, no jakaś tam nawiedzona wyspa, czy jakaś dodatkowa. Ale to wszystko się wiąże z tym, że to, to są niby darmowe, jakby darmowe w sensie mm, upgrade'y, ale, ale po prostu no, to jest wszystko takie, niby, niby coś się dzieje. Ale tak naprawdę, no, tak naprawdę, no, tak trochę ta gra jest, no, taka, są ludzie, co dalej w to grają, oczywiście gra żyje swoim, jakby, życiem yy, i tak dalej, yy, no, ale tutaj, no, tak powiem, że, że tak średnio, no, ja tam czasami wracam do tej gry, ale, no, tutaj dostaliśmy dodatek, na przykład, z wulkaniczną wyspą, jakieś tam erupcje wulkanów są i, i to takie... Trochę ta gra taka przypomina, nie wiem, takie, takie eventy, czy te dodatki w stylu Fortnite, że coś tam się dzieje niby, albo jakieś takie nowe na przykład nowe nowy okres na przykład bo były tylko na przykład na jednego gracza, na dwóch albo na czterech. A teraz w jakimś tam dodatku było na przykład, że dostajemy okręt na, na na trzech graczy, tak? Albo takie kilka nowe pojawiają się jakieś aktywności że na przykład taki statek szkieletorów i oni nas tam, oni też pływają jako NPC, nie tylko żywi gracze ale, ale też oni pływają i nas mogą na przykład zaatakować, tak także jest tego tam niby trochę no trochę się jakby dzieje no ale mimo wszystko, tak jak mówię ja bym wolał, ja bym wolał tą grę tak normalnie jakby mm, <laughs> yy, mówię, tak by, żeby coś, coś z tym singlem się podziało no też pojawiają się takie rzeczy, że tam możemy takie właśnie to jak już jesteśmy online, gramy z kimś, no to powiedzmy coś na przykład, że idziemy razem już na wyspie, no to jedna osoba trzyma kompas na przykład w ręce, a druga albo na przykład to wszystko z niebie to jest niebie też takie realistyczne, bo na przykład w nocy Jesteśmy i na przykład mamy mapę. No to na przykład my trzymamy mapę, a druga osoba nam, osoba nam na przykład musi oświetlać tą mapę lampą naftową, bo jest za ciemno i nie, i nie możemy widzieć. Na przykład, albo oświetla nam, idzie przed nami i oświetla nam jaskinię, na przykład gdzieś wchodzimy do środka, tak. Yy, tylko, że tak troszeczkę, no. Też tych przedmiotów tak nie ma za dużo, ma taki, taki właśnie do tej interakcji, oprócz tych instrumentów i taki właśnie mapa, lamp, lampa, pochodnia, takie wszystko jest takie, no jak już znajdziemy ten, to jest taka taka gildia, gildia kupiecka nam zleca te zlecenia, one są takie bardzo proste, no popłyń, weź skarb i znajdź skarb, no to na przykład łopata nam się przydaje, musimy wykopać i jeden gracz na przykład musi nieść tam skrzynię, do ją na statek bezpiecznie, a, a inni gracze na przykład go, go ochraniają po prostu, bo szkieletory zaczynają atakować wyłazić pod ziemi, tak? No i to tak, i to tak wygląda. I po prostu płyniemy z powrotem do Gildii na wyspę, oddajemy skarb, zadanie zaliczone. I to, I to tak po prostu tak naprawdę no no, no tak, to, tak, to, tak to wygląda no, czasami też takie miałem troszkę sytuacje, że jakieś tam były nie wiem wchodzimy na wyspę a tam jakieś takie węże jadowite no to naprawdę je także no i tak naprawdę no tak sk skromnie tego jest wszystkiego no tak no, 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 fajna ta otoczka menu wszystko i tak dalej ale ale po prostu ani tej broni ani tych no tak po prostu no i samych tych aktywności no, jest, no, jest za, po prostu za, 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 za mało. No. Czasami no, fajnie jest, bo możemy na przykład y, innych żywych graczy po prostu jak spotykamy, no to na przykład gdzieś y, po, po, po prostu po cichu na przykład widzimy, że oni gdzieś są tam zacumowani przy jakiejś wyspie, widać, że gdzieś coś też się tam dzieje, chodzą po wyspie, czy tak, coś takiego. I my wtedy no, to jest fajne też, bo, bo my po prostu jakby widzimy, że oni na przykład mają skarb, no to przejmowanie ich skarbów, czyli o napadanie innych graczy i okradanie, tak, czyli, czyli podjeżdżamy na przykład albo właśnie głośno i zaczynamy walić z armat i zatapiamy ich statek, bierzemy ich skarby i, albo na przykład też możemy na przykład też taką akcję mieliśmy, że podpływamy gdzieś tam, widzimy w oddali zacumowany właśnie statek przeciwnej ekipy oni zeszli jakby na ląd, gdzieś tam chodzą po wyspie, no to my po cichu po prostu do na ich statek zakradliśmy się, jak nie było nikogo, i po cichu do ładowni, i po prostu jeden z nas wy, wy, wysadzamy skład prochu, który mieli w ładowni i rozsadzamy im po prostu statek. Także no to jest na pewno na pewno fajny, fajny motyw i to i to wtedy, jak gramy na headsetie komunikacja po cichu, i tak dalej, no to, to jest naprawdę y, fajne fajna akcja. Także no to, to mówię, ta gra żyje po prostu jak, jak gramy ze znajomymi, czy nawet z randomami czy też było ciekawie. Y, mimo, że osób nie znałem, to jakoś nawet po angielsku, czy, czy po prostu nawet tak intuicyjnie było fajnie, fajnie robić różne rzeczy. Także na pewno ta gra. W w kilka osób zyskuje, no. Moim zdaniem trochę niewykorzystany potencjał, byłoby fajnie jakby, no tu nie ma co narzekać, bo dzięki usłudze Game Pass, no to ogrywamy ją prawie za pół darmo i możemy sobie ją sprawdzić, gra również ukazała się w pudełkach i tak dalej, ale no po prostu tak jest zrobione, że, że po prostu brakuje nawet jak na MMO, nawet jak na już miałoby tego, nawet by tego miało z tego singla nie być czy coś, no to i tak tej zawartości nie jest za dużo i powinno być lepiej, no ale gra można powiedzieć, że nadrabia tym klimatem i tą super zrobioną wodą, także jeżeli macie gamepassa, no to wiadomo, że warto sprawdzić, zobaczyć, nie za długo tam się czeka, oczywiście szybko nam dobiera matchmaking itd. No i tak dalej, no i ten charakterystyczny styl rare to jest na pewno, na pewno też zaleta. No, ale moim zdaniem to widać, że tu duże pieniądze, jakby Microsoft to powpompował, bo te wideoblogi, ta ekipa i tak dalej, no wiadomo, Rare tutaj z Wielkiej Brytanii, że uzdolnieni i tak dalej, no ale brakuje tego, przydałaby się taka singlowa historia na 20 godzin, pływanie z jakimś super, a później endgame po prostu coś takiego zrobić jak Division, no czy Destiny, no to by było naprawdę super, ale no może się doczekamy, zobaczymy. Albo w przyszłości może, może będzie Sea of Thieves 2 już na, na, na Xbox'a Scarlet. Zobaczymy na następną generację, tak? No dobra, to teraz przejdziemy sobie do drugiego tytułu, który już tak zwlekałem, zwlekałem, ale naprawdę już ograłem też dosyć dosyć dawno. Czyli gra, kolejna gra od Ubisoftu, czyli Assassin's Creed Odyssey. No wiadomo, wcześniej był poprzedni Assassin's Creed Origins, naprawdę to było jakby przerwa, dwa lata, tam po, po właśnie po Unity, po Syndicate, które nie były tak za bardzo, można powiedzieć, udanymi asasynami. Paryż, Londyn, tam kwestie techniczne i tak dalej, także tutaj dostaliśmy już Origins, był omawiany chyba w 98 odcinku, coś mi się tak kojarzy, padloga. No i tutaj też tak się wydawało, że taki tam wiadomo Egipt tutaj tak trochę no yy, niby miała być przerwa, ale tak naprawdę Origins było w 2017 a, a Odyssey ukazało się w październiku 5 października 2018 na, na PS4, na Xboxa, na PC i później nawet na Switcha, także w takiej formie to było tam, nie wiem czy to jest chyba nie ma tego jakby na Cardridge'u już teraz nie jestem pewny, ale, ale w formie ukazało się takiego stry, streamingu, jakby to też była taka nowość, że to chyba nie wiem, czy tylko to nie jest dostępne w Japonii. Ten Odyssey właśnie streamowany jest na, na Switcha. Ale już nie jestem pewny, czy wersja w Europie, czy w ogóle w Stanach się ukazała wersja pudełkowa, chyba raczej, chyba raczej nie. Zaraz to sp sprawdzimy. No i tutaj tak się wydawało, że, no, że to taki reskin jest jakby zrobiony, że mieli origins, trochę poprzerabiali ten Egipt na Grecję starożytną. I po prostu, no troszeczkę tak jest, trochę jest to podobne. Można odnieść takie wrażenie. No tutaj widzę, że nie wracając tylko na Switcha, to tylko, tylko chyba jest. Teraz jeszcze sprawdzę dokładnie, ale chyba nie ma tego na... Hmm, czy to może będzie? Nie, jest tylko na, na. tym. w Japonii, jako w formie. w formie streamingu. E, także, tylko, tylko. no taka dziwna decyzja. No, niestety, no Switch jest chyba za słaby na tą grę. Chociaż ostatnio ukazał się Wiedźmin 3, Dziki Gon Także, no, no nie wiem, czy jest za słaby, czy nie. Być może. No dobra, ale już przechodząc. Ja grałem oczywiście na PlayStation 4 Pro, kupiłem kolekcjonerkę. Z bardzo fajną figurką Medusa Edition, to możecie sobie zobaczyć unboxing na, na naszym kanale YouTube'owym. No i tak mówię, no wydawało się, że po Origins tam klimaty, no zupełnie ten assassin taki troszeczkę można powiedzieć, że już nie był podobny do assassina. Bajek, egipskie klimaty, to w ogóle tak trochę już się nie, nawet nie kojarzyło z assassynami w ogóle. No a tutaj też, no moim zdaniem, tutaj bardzo poszli w stronę, jakby. Wzorowali się na, na właśnie na Wiedźminie trzecim, dzikim gonie, tutaj, już to było widać w przypadku Origins, a tutaj jeszcze w Odyssey, tym bardziej. No, tylko z takiej nowości, to co? No, jest to tak naprawdę. Odyssey to już jest dziesiąta część, to się tak wydaje, ale to już jest dziesiąta część całej serii, która miała początek w 2007 roku. No i tamte gry to były takie gry akcji, trochę takie wiadomo, jakieś tam zawsze mieliśmy miasto, czy to Rzym, czy, czy Paryż, czy Londyn, czy coś takiego. Tam już w Syndicate mieliśmy taką namiastkę tego, że tylko, że tam sterowaliśmy tak jakby na zmianę, że było właśnie rodzeństwo. Fry Bra, Brady, Jacob i już teraz nie pamiętam, A. Fry chyba iFry, czyli brat i siostra i tam były takie sekcje, że czasami bratem, czasami siostrą żeśmy sterowali, a tutaj już dostaliśmy naprawdę wybór postaci, no to też naprawdę przy tego typu grze to jest naprawdę można powiedzieć hmm... Jakby, jak to powiedzieć, no to jest dosyć takie ryzykowne zagranie, no bo trzeba było naprawdę i napisać dialogi, i kacztenki nagrać. Naprawdę, przy tak dużej grze, że oni się zdecydowali na wybór właśnie postaci. Czyli, tak naprawdę, dostajemy do wyboru Aleksiosa, czyli mężczyzna albo Kasandra, kobieta, tak? No ja ja grałem osobiście kobietą, wolę, jak już mam spędzić z grą 150 godzin, to wolę, wolę patrzeć, oglądać i grać kobietą. No i tym bardziej, że ten Kasandra spo... taka fajna, twarda babka, ładna, duża taka kobieta jakby w sensie, że taka no, naprawdę z taką, z taką charyzmą, z takimi docinkami różnymi, a po prostu tego Aleksiasa ja nie mogłem zdzierczyć. Zagrałem chwilę, ale po prostu ten jego głos, ten aktor go dubbingujący, czy w ogóle te takie zachowania, no to naprawdę mi to nie, nie, nie pasowało. No i, a naprawdę Kassandrę, Kassandrą się fajnie grało, Kassandrę można było polubić. No i zobaczcie taką inną, inną drogę, bo cały czas gramy przecież, wiadomo, tymi męskimi postaciami w grach. A tutaj było takie, jakby spojrzenie w inną stronę, bo nawet takie dochodzą wątki, jakby romansowe. To, to naprawdę, Ubisoft też się nie bał i poleciał w taką stronę, że nawet. Yy, czy Kassandra może nawet wybiera sobie, czy to mężczyzna, czy kobieta? No, są takie też kwesty, że nawet yy, można się przespać z kobietą, czy tam jakieś pocałunki, jakieś takie romanse dochodzą. Czasami są takie zadane, że zyskujemy tym, że na przykład uwodzimy jakąś kobietę i, i gdzieś tam mamy z tego jakieś korzyści. Yy. No bo tutaj naprawdę tak mówiłem, że wzorowali się bardzo na jakby na Wiedźminie moim zdaniem trzecim i tak raz z gry akcji, no oczywiście to dalej jest z gry akcji, ale poszła w, w, bardzo w stronę rpg -a. To już było widać w, w Origins, bo to całe menu i to wszystko takie mamy wiadomo, że już, już dochodzą całe chwipunek, tarcze, hełmy, zbroja na kolaniki, na ramienniki, bronie, tarcze, łuki, no uzbrojenie konia. To już było w Origins i to, to jest bardzo podobne to menu i tak dalej. Czyli tak naprawdę to stał się, stał się takim RPG-em akcji można powiedzieć. No, może nie takim bardzo, bo tam w Wiedźminie to jeszcze te eliksiry i takie różne rzeczy dochodziły ale które też nie do końca były potrzebne i tam magia i tak dalej. A tutaj bardziej właśnie bardziej na walkę i ale tego naprawdę tego jest sporo tego całego sprzętu, statystyki, levele, nasza postać leveluje. Mamy przeciwników na konkretnych levelach, także naprawdę no moim zdaniem to jest to jest naprawdę można powiedzieć pełnoprawny RPG yy, stało się już właśnie po raz po raz drugi jakby w serii. I moim zdaniem dobrze, bo, 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 bo przede wszystkim też poprawili walkę, poprawili animację, mechanikę samej walki. Trochę taką, moim zdaniem, ta walka stała się trochę solsowa, że właśnie ataki już są pod R1, R2, mocniejszy, lżejszy, bronienie się pod L1, trzymanie tarczy czy gardy, jakieś przeskoki, rolki. To naprawdę takie, trochę wiedźmina, trochę solsów. Ta walka na pewno zyskała, że nie jest tak, że jak. Kiedyś jak w Batman Arkham, że, czy w pierwszych asasynach, że tak goni nas grupka i atakują nas i stoją i każdy po kolei i to jest takie przeskakiwanie z jednego przeciwnika na drugiego, kogo uderzyć, tylko bardziej jest takie już wszystko płynne. Też zdarzają się, to oczywiście ta inteligencja. Hmm głupiej je też, bo, bo chodzi o te zdobywanie tych fortów, te to, to, to poboczne aktywności, na przykład to jak już nas zobaczą, to też lecą, nie wiem, w dwudziestu w jedno miejsce takie trochę to nie jest realistyczne, że my wejdziemy sobie na jakieś tam rusztowanie, czy na jakiś murek oni wchodzą po drabinie jeden za drugim. My tam ich skopa walimy, oni lecą na dół na przykład czy tam. Ta, no to, to jest naprawdę takie trochę. Normalnie ludzie by się tak, czy że przede wszystkim by się tak nie zachowywali, no ale to jest takie po prostu. Normalnie w fabularnych miejscach jest okej, okay, ale po prostu w tych pobocznych aktywnościach czasami ci NPC, ci jak nas zobaczą, czy coś to głupieją i to się trochę zaczyna robić tak jak było kiedyś w tych asasynach. Do tego dochodzą też te, takie walki, takie bitwy powiedzmy, to możemy się, zaraz przejdę o co chodzi, ale tylko jeszcze powiem, że, że, że właśnie opowiedzieć po jednej ze stron, czy to po stronie. Sparty czy Aten, tak? No to wtedy są takie bitwy na plaży, na przykład, no to taka typowa taka bitwa duża, powiedzmy taka ustawka, tam jest, nie wiem, 50 na 50 czy 100 na 100, na przykład się bije nami no tam między nimi i, i mamy, żeby tam ich paski takie po prostu czerwony, niebieski, żeby, żeby nie wiem, po prostu pomóc konkretnej frakcji, kto, kto kogo szybciej ten pasek zbije, no to wygra bitwę. I wtedy tam zabijamy generałów, takich ważniejszych, mocniejszych przeciwników. No, bo po prostu, no, to jest bardzo duży sandbox, i tutaj, tak naprawdę, tak naprawdę to stworzyło to Ubisoft Quebec, Tak, wewnętrzne studio Ubisoftu i, i w, w Kanadzie, I, ale też inne studia bardzo też pomagały przy tej przy tej przy tej części, bo gra jest po prostu ogromna, no mapa po prostu, no to jak tam się mówiło, że Wiedźmin był duży, czy, czy, czy Orgins był duży, ale tutaj po prostu ta Grecja, no to jest jeden wielki kontynent, do tego woda, szereg archipelagów, wysepek po prostu, no jest tego tak dużo, że ja oczywiście skończyłem fabułę, skończyłem tam te poboczne misje, ale jeszcze tych takich innych aktywności pomniejszych zostało tyle, po prostu ja tam w tej grze już mam około chyba 150 godzin, a naprawdę jakbym tam wrócił, ja mam zamiar wrócić, bo jeszcze po prostu chcę ograć DLC, które się, które się ukazały, to na pewno do tej gry będę chciał wrócić. No bo tutaj tak, akcja gry dzieje się w 431 roku przed naszą erą i to jest właśnie konflikt zaczyna się pomiędzy Spartą a Atenami i tak naprawdę na historii czy w książkach to jest jako wojna peloponeska, to się nazywa. I po prostu tak naprawdę, no, my jesteśmy, jak już wybierzemy sobie postać, czy to Aleksiosa, czy Kasandrę, no to jesteśmy tak, jak, no, tak naprawdę fabularnie, wnukami, y, wnukami, słynnego spartańskiego króla Leonidasa, tak? Czyli jak to wiadomo, że oglądaliśmy 300, to wiem o co chodzi. Leonidas, czyli to są jego, jego wnukowie. I oni, tak naprawdę, zostali w młodości wyklęci przez swoją ojczyznę i wygnani po prostu ze Sparty. I po prostu oni, no jako, jako już dorośli ludzie, zostali wygnani jako dzieci ze Sparty, a teraz jako dorośli ludzie, no to po prostu są najemnikami, tak. I tak naprawdę jesteśmy takim, jakby, no właśnie, najmnikiem, tak po prostu takim, można wolnym strzelcem powiedzieć, ale, ale mimo wszystko, e, fabularnie tak jesteśmy, no to wplątani e, w, ten, w, ten, w ten świat. E, no bo tutaj m, tak naprawdę ta wojna peloponeska, no to jest jeszcze przed. I to są jeszcze wydarzenia jakby przed wydarzeniami z Assassin's Creed Origins, tak, to jest, to jest, jeszcze wcześniej się dzieli, to tak naprawdę te imperiusze i Assassini jeszcze, jeszcze nie istnieją w, tym, w, tym, w tej części, tak. To jest też, że powiem, taki tajemniczy artefakt jakiejś dawnej cywilizacji, jakaś, która, jakaś moc, która właśnie w tej, w tej mitologii egzystuje. To są jakieś tacy wcześniejsi jeszcze ktoś, kto później dopiero tak zwani czyst ludzie czystej krwi, których tak naprawdę dopiero później nazwano asasynami my e no i oni tak naprawdę posiadali takie takie zdolności trochę jakby takie właśnie takie mityczne, tak e no, i tak pojawia się też grupa ludzi, która też właśnie to, to się tak nazywa, właśnie taka jakby taka sekta, taka organizacja, kult kosmosu, i oni są w takich maskach, mamy w ogóle cały wątek. Może nie taki to się wiąże też z główną linią fabularną, ale też jest taki do zaliczenia, jakby pobocznych, że mamy całą, całą tą sektę, jakby tych 60. Nie wiem ilu już tam jest dokładnie, ale około tylu chyba właśnie musimy jakby zabić i zidentyfikować przede wszystkim, kto to może być, bo to może być na przykład jakiś urzędnik, może być to jakiś lekarz, jakiś, jakiś wysoko postawiony tam w tym, w tym, świecie wtedy obywatel, a tak naprawdę oni, oni po prostu się spotykają na tajnych spotkaniach i tak naprawdę oni rządzą jakby całą, całą robią, tą politykę tam właśnie, te konflikty między Spartą a Atenami i tak dalej. Mają swoich takich agentów. To są tacy jakby protoplaści, tacy jeszcze, tacy właśnie protoplaści Templariusze, czyli oni tak naprawdę, oni później właśnie się przekształcą w Templariuszy i będzie to walka, właśnie, asesynów z Templariuszami, tak. Eee, tak naprawdę tam jest cała intryga jeszcze, że, że tak naprawdę nasz bohater tak w, trochę przypadkiem to się wplątujemy w, tą, w tą, tą całą fabułę eee, no taki cały czas właśnie bez, oni próbują zdobyć władzę nad światem kontrolować takie spiski i tak dalej no to wszystko, tam jest jakiś jeszcze eee, eee, tak, no, taka, taki wątek, że na przykład była krzyżówka człowieka z wymarłą cywilizacją, czyli tam trochę Trochę takie jakby coś też motywy z kosmosem właśnie się pojawiają i tak naprawdę no to no naszym celem głównym jakby w grze jest wyeliminowanie kultystów tak czyli tego kult kosmosu i odkrycie kto za tym wszystkim stoi tak tam się pojawia jeszcze wątek właśnie matki swojej znajdujemy ją później i tak dalej no to są spoilery tak że yy... No, ale tam są takie twisty fabularne i tak naprawdę ten musimy odkryć sens tej całej, tej, tej całej naszej o, tytułowej Odyssey, tak? Czyli te, te, te jesteśmy przecież potomkami lega, legendarnego Leonidasa, tak? Później właśnie zdobywamy tam jego włócznie Leonidasa, tak? I tak dalej, także tam naprawdę ro, robi się dosyć, dosyć ciekawie. Te ścieżki się też ro, ro, rozłączają, bo jest jeden główny wątek, pojawiają się inne, kolejne. I tak naprawdę my, jakby, no i tak to jest początek tego całego bractwa, także oni później właśnie stan, tamci kultyści staną się w przyszłości templariuszami, a nasze takie początki to są początki właśnie asasynów. No i po prostu pojawiają się różne, różne właśnie wątki fabularne i naprawdę robi się robi się ciekawie. No moim zdaniem ta fabuła jest ciekawsza niż Wordziec była chyba. Także. No i to też jest zaleta, że my decydujemy sobie, co kiedy robimy. Nie ma takiego nasz, narzucania, tylko po prostu, no, fabułę sobie robimy, jak chcemy, do tego pomiędzy poboczne zadania, oczywiście, których cała masa, po prostu to przy, przytłacza, no. Eee... To jest po prostu te wątki fabularne też się dzielą na takie linie, że, że czasami sami decydujemy właśnie, którą, którą linię czy chcemy ją dalej skończyć do końca, jakby też czy to dzieli się na takie jakby czaptery, można powiedzieć, to, to właśnie ta to, tytułowa Odyseja, ona jest jakby to nasza taka podróż jest podzielona na takie etapy i, i po prostu my decydujemy, który wątek teraz chcemy poruszyć i którą misję chcemy zagrać. No to to jest na pewno zaleta. Mm. No i oczywiście wzorem, wzorem właśnie właśnie Wiedźmina trzeciego też masa na mapie znaków zapytania, że dopiero jak jesteśmy w pobliżu, to nam się odkrywa, co to jest tak naprawdę, czy jakiś malutki quest, czy, czy polowanie, czy zdobycie fortu, czy jakiś pomoc jakimś tam ludziom, czy po prostu zabicie jakiegoś jakiegoś tam innego generała, czy żołnierza z jakiejś przeciwnej drużyny z, 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 z naszego wrogów. Ale naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na tą mapę, to po prostu to, to, to przytłacza, no to jest, wszystko jest tak jeszcze zasłonięte. Dopiero tam, gdzie jesteśmy, to dopiero tą mapę odkrywamy. To samo odkrycie tej mapy, to jest po prostu masakra. Do tego dochodzą jeszcze te misje właśnie na morzu, gdzie pływamy takimi właśnie łodziami. Do tego dochodzą jeszcze tablice takie ogłoszeń, gdzie w każdej osadzie, w każdym mieście. To również bardzo, bardzo właśnie przypomina Wiedźmina trzeciego, gdzie to takie przypom... było takie e... tych zadań pobocznych była taka, taka duża ilość. E... Tam po prostu co, co idziemy, to się coś po prostu dzieje. No i tu idziemy, to jest wszystko taka, jakby wiadomo, że to tak w rzeczywistości nie było, że to było wszystko tak blisko siebie, bo mapa jest oczywiście ogromna, no ale mimo wszystko czy to na koniu, czy to z buta, możemy po prostu przebiec tam czy dotrzeć no w parę w parę naście minut gdzieś tam z jednego miasta do drugiego powiedzmy. Ale czasami no i odkrywam oczywiście te, te skoki wiary też gdzie gdzie na jakieś skale czy na drzewie, czy na jakieś wieży. Tego nie masz tak bardzo dużo, ale odkrywamy ten system tej szybkiej podróży. No i odkrywamy te kolejne te re, re, rejony Grecji, no. Ale naprawdę miasta po prostu przytłaczają swoim rozmachem, rozbudowaniem tym, grafika, to zaraz przejdę do tego, ale jeżeli o samą mapę chodzi, to z, zagospodarowanie tego terenu, są też tereny takie na przykład górzyste, zielone, gdzie, gdzie jest bardzo mało zabudowań, czy jakichś tam ludzi, czy, czy czegoś, ale, ale po prostu... Wszystko jest naprawdę bardzo takie, no, jak na tego typu grę, tak bardzo rozbudowaną, to jest naprawdę bardzo szczegółowo, można powiedzieć. Te za, te, te, te kolorystyka, taka bardziej, taka właśnie tutaj, Grecja, wszystko na biało, wiadomo, później takie klimaty, takie jesienne, yy, takie górzyste, jakieś lasy, jakieś takie, naprawdę ta woda również robi bardzo dobre wrażenie. No i też nie ma się takiego nie ma się takiego odczucia, że tak wszystko jest takie powtarzalne. Bardziej bym powiedział, że właśnie jest tak, można powiedzieć, zróżnicowane. No wiadomo, że tam się jakieś przedmioty, meble i tak dalej to się powtarza, ale, ale naprawdę ta zabudowa, te budynki, tu zniszczone, jakieś kolumny, jakieś pomniki takie wielkie, wystawione rzeźby tych herosów mitycznych. To naprawdę my czasami podchodzimy, to jesteśmy gdzieś tam przy jakimś małym palcu u stopy, na przykład takiego posągu, gdzieś tam wchodzimy na górę, no to naprawdę robi wrażenie. No, no, i, to, no i tak mówiłem jeszcze, te, te, te wszystkie te plaże piaszczyste, te takie białe, taka przezroczysta, przezroczysta woda. No samo, samo, tak mówiłem przy Sea of Thieves, to tutaj tak samo w, w Assassinie to zachowanie tej wody, ta fizyka, po prostu pływanie tymi łajbami, tutaj jest tak, wiadomo, że to są jakby trochę, no to dochodzą te takie mniejsze łodzie, które już były właśnie w Wiedźminie czy w Origins, że takie sobie gdzieś tam się przy, na stojąco powiedzmy przy, przepłyniemy sobie. Moż możemy też pływać w pław oczywiście, no jeszcze nurkowanie do tego, szukanie, nurkowanie skarbów, rekiny, wyławianie jakieś, jakieś wraki, jakiejś skrzynie ze skarbami, po prostu tego jest tak dużo na mapie że to z jednej strony zachwyca, ale z drugiej strony to cię po prostu przytłacza, jak, jak, jeszcze, jak już dużo zrobiłeś, patrzysz, masz na liczniku na przykład, nie wiem, 70-80 godzin, ale patrzysz na tą mapę i po prostu widzisz, że odkryłeś dopiero połowę na przykład tej mapy, nie? Bo ja tak miałem po 80 godzinach i miałem połowę mapy odkryto, nie? To po prostu jest... Z jednej strony to jest fajne, bo gra jest, wiadomo, warta swojej ceny, może z nią spędzić... No nie wiem, ja to grałem 3 miesiące po prostu chyba, albo i 4 codziennie praktycznie. I po prostu, no ale nie żałuję, bo to jest moim zdaniem jedna, jedna z najlepszych gier w ogóle jakby tej, tej generacji, tak? Obok tam Wiedźmina 3 i kilku, kilkunastu innych, to jeśli chodzi o takie sandboxowe gry. Ja w ogóle lubię serię Assassin's Creed. To naprawdę bawiłem się bardzo dobrze. Y no i to pływanie tutaj jest takie właśnie czasami, że, że to takie bardziej są takie właśnie jeszcze taka wojownicy grający na Bębnach, te Łodzie są takie płaskie, są też statki, takie wiadomo, że tam to się różni czy Ateny, czy Sparta, ale są też takie, jeżeli my mamy, to musimy, właśnie, mamy uczników zatrudniamy też nas na swoją łajbę, musimy takich mieć jakby dowódców też no, czym lepszy, jakieś tam jakieś są poboczne kwestie, na przykład komuś tam pomożemy czy coś i później mamy na przykład opcję werbunku tego, tego człowieka, bo nawet może to być nasz wróg i później go werbujemy i on jest na przykład kapitana na naszym statku, zyskuje wtedy statek, więcej jakby statystyk, tam jest rozbudowa jeszcze tego statku, upgrade'y, oczywiście największą największą jakby walutą w grze, najwięcej co jest warto bo tam pieniędzy, złota, to mamy dosyć sporo. Tego najwięcej czego brakuje to, to drewno. Drewno albo takie różne materiały typu skóra, jakieś takie rzeczy to właśnie do, do craftingu, bo możemy craftować swoje, wiadomo, bronie, uzbrojenie. Możemy albo kupować nowe, albo albo umacniać, upgradeować te, które już mamy, właśnie w takich ukowala czy, czy, czy u jakichś takich sprzedawców. No i oczywiście jest zbieranie tego wszystkiego, po, po przeciwnikach zbieramy, dostajemy z różnych skrzyń, podnosimy to wszystko, później oczywiście handelek, sprzedawanie, yy, albo rozbieranie najlepiej, bo też podnosimy jakąś tam zbroję, to widzimy, że ona jest mało warta, to lepiej ją rozebrać i wziąć z tego na przykład skórę, jakiejś kawałki metalu, albo na przykład z jakichś dzidy łuków, to rozbieramy i mamy wtedy drewno. No bo tak mówię, tego, moim zdaniem tego drewna najbardziej brakowało i no i do tego dochodzą jeszcze te, te upgrady, właśnie tych tych statków, gdzie to, to jest naprawdę mozolne, bo są takie misje, że, że naprawdę tą łajbę y musimy ulepszyć, bo bo jednak jakby bez ulepszenia nie wygramy danej bitwy, danej potyczki, gdzieś tam musimy. Naprawdę to czasami jest taki się robi, że dochodzimy do jakiejś ściany i musimy grindować. Tam oczywiście mikrotransakcje. Jak tu Ubisoft, tu time savers, oszczędzanie czasu, są pakiety na przykład z, całami, z całymi, z po prostu na przykład 5000 drewna, 2000 skóry i coś tam, i to kosztuje na przykład 5 funtów, tak, no to to już jest takie, no powiedzmy, no, no ale to samo możemy sobie zdobyć, tylko trzeba pogrindować, pozbierać, stracić powiedzmy 3, 3, 4 godziny na to i wtedy, no to jest już nasz wybór. no Niech nam nie każe tego kupować, tak? No ale mówię, że może tam z broniami, ze swoim ekwipunkiem to jest jeszcze OK z tym craftingiem, upgrade'em, powiedzmy, w miarę, bo tam możemy pokombinować, posprzedawać, oczywiście się to wszystko dzieli na kolory, jak w RPG-ach, czyli niebieskie, najgorsze, później zielone, żółte, czerwone i tak dalej, pomarańczowe do najlepszych, legendarnych, powiedzmy, złotych. Ale tak samo ze statkiem. No to mówię, najwięcej czasu jakby i najwięcej materiału właśnie potrzeba na upgrade statków tych naszych łodzi. Do tego jeszcze koń dochodzi, także do konia, też do, do konia zbroja, różne rodzaje konia. Możemy też, jeden jest szybszy, drugi jest bardziej odporny, coś tam. No po prostu jazda na koniu też jest bardzo fajnie zrobiona. Tak jak wiedźminie, albo i lepiej, wszystko jest takie płynne: animacje czy tak jak w Red Dead Redemption powiedzmy, no tam też było dobrze, tylko że Red Dead Redemption było bardzo takie realistyczne, a tutaj jest takie wszystko bardziej takie moim zdaniem płynne i tak dalej. Też rewelacyjny końcem mi się teraz przypomniało był w, w tym, w Shadow of Colossus, to też jest super jazda na koniu, albo w Zelda Breath of the Wild. No ale to tak już pomijając, naprawdę jazda na koniu w, tych, w tym asesynie naprawdę przysparza dużo przyjemności. Fajny galop. To, to też dźwięk, te, te wszystkie melodie, te odgłosy tej walki na, na kinie domowym czy na słuchawkach, to naprawdę, naprawdę to wszystko robi fajne wrażenie. No i do. No i cały świat po prostu żyje, no widzimy jakże tam pora dnia i nocy po prostu, ci ludzie się zwijają, chowają, różne aktywności, żołnierze, pełno, pełno NPC-ów, przechodniów, rozmowy, niezależni bohaterowie, takie różne takie sytuacje jakieś takie losowe. Też jest takie, bardziej znowu poszli w stronę y, rpg bo na przykład mamy opcje dialogowe, mamy do wyboru, na przykład możemy, mamy chyba trzy albo cztery, tak, też tak w formie, powiedzmy jak w Wiedźminie było, że z boku mamy te odpowiedzi i y, 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 na przykład y, też takie zadania, że gdzieś tam y, podejmujemy jakieś wybory, ale na przykład wcześniej, to dotyczy jakiejś wcześniejszej rozmowy, że y, na przykład, jakieś mamy tam mini-questy, takie jakieś tam z przygotowaniem jakiejś potrawy, ale ktoś nam coś tam mówił we wcześniejszej rozmowie, jakie składniki są potrzebne. My tego nie do końca żeśmy dobrze posłuchali nie, nie, nie uważaliśmy podczas tamtej rozmowy, tylko żeśmy klikali jakieś tam odpowiedzi, a tu teraz jest to potrzebne i już nie pamiętamy na przykład, i to się może, kwesta oczywiście zaliczymy, ale no, na przykład jakiś tam lepszy albo gorszy sposób, no to to też jest fajnie. I to nie jest wszystko takie, właśnie czasami te misje są takie rozbudowane w stylu, może nie tak jak w Wiedźminie były takie questy, jak właśnie czerwony baron, tak, czy, czy coś takiego, ale, ale, ale takie krwawy baron, tak, tylko, tylko bardziej takie, to też, no ale też są takie długie te questy czasami, że na przykład jeden etap, drugi etap, później coś tam zrobi, trzeci jakiś twist fabularny, czwarty i dopiero jest quest zaliczony i to trwa na przykład półtorej godziny, tak, no to to jest naprawdę takie, takie dosyć no te kwestie, niektóre naprawdę zapadają w pamięci, tak? Yy, tylko, że tak naprawdę, no, my się tam niby yy, uczestniczymy też, na przykład spotykamy jak to w, se, w serii Assassin's Creed, yy, zawsze te takie historyczne postacie, czy na przykład jakiś tutaj filozof yy, Sokrates, tak, czy, 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 czy inne postacie z mitologii z tamtych czasów. Yy, tylko tak naprawdę my jesteśmy tak trochę, to fabularnie jest jakby wszystko ukierunkowane, ale tak naprawdę musi, musimy opowiedzieć się za jedną ze stron tak naprawdę, czy to wspieramy Spartę, czy, 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 czy Ateńczyków, tak, no. To jest też tak zrobione, że na przykład coś nam co tam jest potrzebne, to nawet możemy zabić swoich jakby, powiedzmy, jesteśmy po stronie Sparty, ale jakiś tam obóz jest do fortyfikacja, to, to naprawdę zabijamy też, jakby swoich. No, to też jest takie trochę może niezrozumiałe, tak, że że, 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 że. Tak, tak się to, tak się to dzieje. Są też takie cztery chyba, takie są pojedynki w całej grze z takimi mitycznymi postaciami, takimi jakby pod, z jakąś tam meduzą czy z kimś, no to to jest naprawdę już wtedy taka, jakby walka z konkretnym bosem To też jest naprawdę fajnie zrobione no i mnóstwo tych też statystyk takich, tak jak mówię no te, te, to na no wszystko rośnie level no. do tego jeszcze polowanie na zwierzęta, na le, jakieś legendarne zwierzęta, na jakiegoś, na jakiegoś wielkiego dzika, na jakiegoś lwa to jest wszystko w jakichś takich zamkniętych terenach, w jakichś pieczarach żyją na przykład i my tam się udajemy to wtedy naprawdę te walki są też wymagające, do tego to strzelanie z łuku, walka bronią białą no naprawdę tego jest taka masa jeżeli chodzi o to rozbudowanie yy, tam mamy w kategoriach mamy mapa, zadania, kwipunek, zdolności, statek najemnicy. I czciciele, czyli ten kult Kosmosu. Tych najemnicy to tak zwani też tacy, że, że po prostu oni też nas mają na nas zlecenie, ścigają nas po prostu się pojawiają tak niespodziewanie czasami. Mamy walkę z bossem, a tu jeszcze do tego pojawia się najemnik. Mamy całą taką listę tych najemników, jakby to jest coś takiego z, na, na zasadzie trochę jakby z, z tego władcy pierścieni, wojna o pierścień, czy shadow of mordor, tak, że tam mieliśmy ten system nemesis. To może nie, to nie jest tak, że system nemesis, ale też ci najemnicy są na konkretnych levelach i są coraz mocniejsi i jest taka cała lista tych najemników właśnie, że ich mamy, mamy, oni mają na nas zlecenie, musimy ich zabić, tak. Dzięki temu też, jakby, oni na nas polują, no ale my też, jak zabijemy, no to też mamy konkretną nagrodę za to zawsze, tak? Do tego też takie, yy, s, takie grobowce, jakieś ruiny, to, to naprawdę robi się z tego, gdzieś tam wchodzimy. Wydaje nam się, że mała jaskinia, tam jest jakiś system pod górą cały, robi się z tego dosłownie Tomb Raider. Także naprawdę tutaj. To jest wszystko, te mityczne istoty jeszcze do tego, no naprawdę, tutaj jeszcze tak jak mówiłem, ta, 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 ta dźwiękowa, ścieżka dźwiękowa, to jest ten kompozytor Joe Henson, który robił też muzykę do, do Black Flaga, ten stały główny motyw, to już nam zapada w pamięć, także, ten, ten główny motyw, tak, i to wszystko. No, ale tak, no, i jeszcze no i kwestie graficzne: no, to na pewno gra też zachwyca. No, krajobraz: no, to nie ma, w ogóle stajemy gdzieś tam wysoko. No, to po prostu horyzont się rozpościera. Czy to dzień, czy to noc, dynamicznie po prostu się to wszystko robi. Jest bardziej taki różnorodny. Wiadomo, Ordzins był taki, wiadomo, że pustynia, tam jakieś były osady kolorowe, niby i tak dalej, ale tutaj jest bardziej, wiadomo, że ta woda, te to różne tereny, Grecja, Sparta, cały świat ten Helady. Tutaj po prostu no, taka ta fl florna fauna, po prostu tych zwierząt, tych roślin, że jeszcze to nurkowanie, te takie po -po podwodne wraki, po prostu ta ta czysta, krystaliczna woda, taka przezroczysta, te białe plaże, yy, te klify po prostu, no, widzimy tych, 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 tych wszystkich Greków, czy tych Spartan, gdzieś tam pracujących w tych, tych portach, miastach, yy, jakieś statki pływające, ile tych statków po prostu jest, jakieś ptaki, no, szczegółów po prostu, ty, czy, czy nasza postać, ty, 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 ty sama twarz ty, no, w trybie photo mode. Czy, czy, czy nasze to uzbrojenie, jak się na nas zmienia, te skóra, te paski, różne zbroje takie rzymskie, no naprawdę po prostu z tego aż się wylewają te kolory i do tego dochodzi hader, który też jest bardzo, bardzo dobrze... Yy, także przerywniki filmowe też są bardzo dobrze zrobione, czy jakieś takie właśnie te pościgi na koniach, czy jakimiś rydwanami, yy, naprawdę tutaj jest no, yy, co jeszcze, na przykład yy, oświetlenie też bardzo dobre, gdzieś tam w nocy, jakiś, no mówię, HDR naprawdę daje radę, jakieś pochodnie, jakieś ognie, gdzieś jakiś statek, gdzieś pły, płynie z pochodniami jakieś tam się ogniska palą, jakieś gwiazdy na niebie. To jest po prostu naprawdę gra, gra zachwyca. Ja robiłem po prostu tyle screenów, że, że, że po prostu masakra. Snykałem te zdjęcia, photo mode i tak dalej, ale naprawdę gra, gra zachwyca. Krew, brutalność taka, te walki, te ciosy, jak po prostu tymi mieczami, też to, to wbijanie, to aż aż przeszywa, po prostu ciarki na plecach można dostać, bo ten dźwięk jest tak naprawdę też bardzo realistyczny. No, ja jestem po prostu zachwycony. Ja, ja muszę jeszcze, tak jak mówiłem, tylko czekam, aż będą, będą w sensie jakieś też promocje na, na te na te dodatki, które, które się już ukazały i po prostu. E po prostu na pewno wrócę do tego świata. To jest też jakiś silnik, też ich wewnętrzny Ubisoftu. To jest jakaś technologia Anvil, Anvil, Anvil Next 2.0, która była właśnie już w Origins i chyba też w Black Flagu. Tak, także ta bardzo realistyczna, no właśnie ta animowana, ta jak już wspomniałem ta woda, no to naprawdę te fale, to pływanie, to po prostu jest to wszystko jest tak szczegółowe. No naprawdę super, ja jestem po prostu zachwycony. O, już jestem byłem zachwycony, tylko tam mi nie do końca może ten Egipt pasował i tak dalej, a tutaj jest jakby niby to się wydawało, że to jest taka jak pierwsza zapowiedzi, a to też widzieliśmy na Gamescomie, na e ie i to tak się wydawało, że to takie, a no mieli gotowe już świat, trochę tu poprzerabiali, trochę asety, trochę pozmieniają, a Egipt przerobią na Grecję. No niby tak trochę jest, ale mimo wszystko ja jestem po prostu zachwycony i na pewno, jak mówię, te DLC chcę wrócić do, do tej gry. Już teraz wiadomo, że jest przerwa, że w tym roku się żaden Assassin nie ukazuje. Dopiero Watch Dogs myśleliśmy, że będą w tym roku w zamian, a się okazuje, że Watch Dogs 3 czyli Watch Dogs Legion dopiero będzie w marcu. Teraz się ukazało niedawno Ghost Recon Breakpoint, czyli Ubisoft tak trochę nie ma Far Crya nowego, także no. Są plotki już, no niby plotki, niby to że jest potwierdzone, że, że, że to po prostu, mm, e, e, że, 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 że to będzie następny Assassin's Creed, będzie nazywał się Assassin's Creed Legion i będzie się też odbywał w czasach e, rzymskich, niby, no to są takie niby, niby plotki, niby, no zobaczymy. No, to Ubisoft tutaj, w, no nie wiem, Watch Dogs Legion i Assassin's Creed Legion. No nie wiem, no ja bym bardziej cały czas czekamy. Ja te osobiście czekam na tego, tego assassina w klimatach i, i feudalnej Japonii. To, to jest najbardziej chyba na co, no co bym czekał. Yy, albo jakieś klimaty, tak były w przypadku też plotki, się pojawiały rag, Ragnarok, czyli coś takiego jak klimaty właśnie nordyckie. Jak, jak go no to na pewno to też by było bardzo ciekawe, tak? No i to, że ostatnio się ukazała informacja, wylądował niedawno patch 151, i on, to jest jakby taki pożegnalny patch, się okazało, że, 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 to po prostu, że to już będzie ostatnie, ostatnie, jakby, że już zaprzestają wspierania tej gry, no bo gra już ma swoje po prostu, i, i po prostu tak, że że to jest jakby ostatni patch właśnie do Asasyna no zobaczymy, I ostatnio pojawił się też ten tryb tour, ten, ten taki tryb zwiedzania, ten taki discovery czyli czyli tak naprawdę tryb taki, że po prostu taki to już było w Orgis, że że sobie chodzimy takie było zwiedzanie tam Egiptu, to tu jest zwiedzanie właśnie starożytnej Grecji że chodzi, chodzimy sobie takie bardziej szkoleniowe, i bez walki, tylko takie wycieczki powiedzmy jakby, że, że po prostu możemy sobie popatrzeć, jak to życie tam wyglądało, po, poczytać, jakieś tam takie prezentacje, to jest tam takie różne trasy jakby. No to jest dosyć dobre, bo to jest za, za powiedzmy darmowe i tak dalej, także także całkiem, całkiem się to chwali było też oczywiście DLC do do Assassina, właśnie to o tym, o którym mówiłem jest Season Pass ale też to Fate of Atlantis i Legacy of the First Blade tak, tajemnica pierwszego ostrza chyba to się nazywa także także na pewno te te DLC jak tylko się to, to przez jakiś czas to było chyba ta zagubiona Atlantyda była chyba darmowo, ale teraz, ale teraz właśnie Los Atlantydy to się nazywało, tak, przepraszam, Los Atlantydy i chyba Tajemnica Pierwszego Ostrza, to są takie dwa, dwa duże dodatki. No tam w ogóle, no tak było w, w przypadku Origins, do Origins też chyba chcę właśnie wrócić, bo żeby właśnie ograć tamte dodatki, które też dawały radę. Były bardzo dobrze, bardzo dobrze właśnie oceniane. I tutaj tak samo: no ta Atlantyda to jest zupełnie nowa, nowa miejscówka. Czyli pierwszy dodatek, taki drugi, no to był, znaczy dwa duże dodatki są ogólnie do Odyssey, tak? Czyli dziedzictwo pierwszego ostrza to jest podzielona taka na, na odcinki, opowieść tak naprawdę. I po prostu tutaj, dlaczego będziemy się mogli dowiedzieć, dlaczego asesyni zdecydowali się działać w ukryciu, i, i będziemy mieć pierwszy kontakt właśnie z, leger, z legendą ukrytego ostrza. Tak, to, to będzie to. A drugi dodatek, fabularny, czyli będziemy tu się mierzyć z boskimi bestiami a właśnie w Atlantydzie i odkryć tajemnicę tego zatopionego miasta, tak. No i to przybliży to nam oczywiście greckie mity i losy pierwszej cywilizacji no i tutaj niby że, 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 że to będzie też podzielone na, na właśnie na jakby na epizody, tak, czyli no, czyli dodatek, niby DLC, ale również podzielone na epizody. Chyba też trzy, także. Także na pewno warto, czy to do Origins warto wrócić, bo to są naprawdę, to są, może to nie są dodatki, jak było w Wiedźminie, że to właśnie serca z kamienia, czy, czy krew i wino, nie tego typu dodatki, ale mimo wszystko bardzo rozbudowują, roz, roz, które rozbudowują fabułę, które dodają dużo rzeczy, nowe lokacje, nowe miejscówki, na pewno warto się tym, tym zainteresować i to, i to ograć, bo bo to jest po prostu, yy, naprawdę warto, warto tą historię poznać jeszcze właśnie w, w, tym, w tym DLC warto wrócić też do, właśnie do, do, do Assassin'a. Yy, także no, podsumowując naprawdę, ja jestem zachwycony tą grą, jedną w ogóle z najlepszych gier, no, jeden z najlepszych, nie wiem czy nie najlepszy Assassin, w jakiego grałem. To chyba, chyba tak muszę powiedzieć jak do tej pory, najlepszy Assassin's Creed z tych wszystkich 10 części. No i do tego jako nawet nie biorąc pod uwagę, że to jest Assassin, tylko biorąc jako zupełnie osobną grę to jako RPG, RPG akcji też rewelacja, jako otwarty wielki świat z rewelacyjną grafiką, muzyką i tak dalej, to na pewno. No i, no i to, że może ten nie, nie jestem fanem jakby takiego wyboru postaci, bo to trochę tam zamieszało, może Jedni grają Alexiosem, drudzy grają Kassandrą. no to może nie było za bardzo potrzebne, wolał jak już Bohater jest jakby narzucony, tak samo mi się nie podoba to, co będzie w Watch Dogs Legion, że tam jest, nie jest takie narzucone, tylko będziemy mogli grać tam praktycznie każdym, no to tak średnio. Tak samo też nie do końca mi się to podobało w GTA V, chociaż tam to było w miarę ok, ale też to przełączanie między trzema postaciami nie do końca tak mi grało. No ale ok, tutaj Cassandra daje radę, i rozwijanie tego pancerza broni, to całe menu, po prostu, ten cały otwarty świat, jazda na koniu, ta grafika, HDR yy, i tak dalej, yy, tak trochę, tutaj się wydaje trochę może na minus też przy walce, to może brak, brak tarczy, bo mamy tak jakby yy, jedną broń dwuręczną albo dwie mniejsze bronie, tak za bardzo no, no nie ma tych tarcz, które już były w Origins, nie wiem czemu z tego zrezygnowano i takie za bardzo trochę nachalne takie narzucanie tych aktywności takich pobocznych, że tego sama gra sama w sobie jest bardzo ogromna, rozbudowana, tego jest bardzo dużo, a oni jeszcze takimi dziennymi aktywnościami, tygodniowymi, do no tego jest też po prostu za dużo. No to by, trzeba było tam, nie wiem, 300-400 godzin spędzić, żeby, żeby to wszystko zrobić, bo, bo sama fabuła, samo to wszystko jest tak przytłaczająco dużo tego, że po prostu, no, wiadomo, są inne zajęcia, człowiek ma w życiu inne gry do ogrania, także mi, ja bym wolał naprawdę mieć, jakby, żeby to zaliczyć, te 150 godzin, to by mi wystarczyło. A tu ja widzę, że po 150 godzinach to mi naprawdę wątek fabularny, i powiedzmy, 75% misji pobocznych mam zaliczone, ale dalej tych aktywności tego wszystkiego jest tyle, że po prostu też głowa boli. Także ja do tej gry na pewno wrócę, jak, jak kupię sobie te dodatki DLC i wam to naprawdę serdecznie polecam jedna jeden naprawdę najlepszy Assassin's Creed i jedna z najlepszych gier tej generacji. A, a tak podsumowując, tak? A Sea of Thieves dzięki usłudze Game Pass można zagrać, ale no to jest niestety MMO, które jest nudne na dłuższą metę i, i tam po prostu za bardzo później nie ma co robić. I jakby tam była singlowa kampania w Sea of Thieves to na pewno warto by było. Ale jeżeli no, nie ma, no, to warto, można sobie popływać czasami ze znajomymi. Ale ogólnie z tych dwóch gier, no to no, wiadomo, bardziej polecam Assassin's Creed Odyssey za, za wspaniały, otwarty świat, za wielką mapę, za bardzo dobrą grafikę i całkiem dobrą historię. Także to by było na tyle. Mamy tutaj godzinkę, 10 minut także wystarczy moim zdaniem. A kolejny odcinek no, zobaczymy za tydzień, za dwa. Jak tam, jak, tam, jak tam się z czasem ogarniemy, zapraszam na nasz kanał YouTube. Unboxingi kolejne. Teraz na bieżąco też mam właśnie. Wczoraj skończyłem Zelda na Switchu The Link's Awaking, ten remake taki z 93 roku z Game Boy'a. To też zapraszam na unboxing edycji limitowanej i też o tej grze niedługo będziemy opowiadać. No, i na bieżąco jeszcze właśnie Gearsy piąte są do skończenia. Konkret Genie, który też jest bardzo pozytywnie zaskoczył, ten taki tytuł nieszablonowy ekskluzyw na PlayStation 4. Także jest co grać oczywiście niedługo premiera Medieval. Zbliża się Halloween, to też właśnie wychodzi 25 to już mówiłem yy, ekskluzyw Remake Medivilla na PlayStation 4, jak również 31 Luigi Mansion 3 na Switcha to są takie dwie gry, naprawdę klimaty pod Halloween. Yy, 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 można powiedzieć dwie rewelacyjne gry, takie platformowo-przygodowe i do tego oczywiście 25 to Call of Duty, na które też bardzo czekam chcę sobie postrzelać Modern Warfare naprawdę zapowiada się też rewelacyjnie, także do usłyszenia najprawdopodobniej za tydzień w najgorszym wypadku za dwa a w międzyczasie unboxingi jakieś filmiki zobaczymy także zapraszam na nasz, yy, na nasz yy, blog yy podcast Padlock, a i na nasz kanał YouTubeowy, oczywiście też o tej samej nazwie. Na razie do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.